Projekt uchwały nr 5 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków. Bardzo proszę pana burmistrza Machynię o parę słów wyjaśnień do tego projektu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście, już mnie tutaj niektórzy mieszkańcy gminy Bolków nazywają głównym śmieciowym, ale nie obrażam się z tego powodu. Po prostu to nie jest jakiś nasz wymysł, po prostu to zostało, cała ta rewolucja śmieciowa, tak to jest określone, została nam narzucona przez państwo, a z kolei państwo, wchodząc w struktury Unii Europejskiej, zobowiązało się do osiągnięcia pewnych poziomów odzysku i trzeba było zreformować ten system, który do tej pory obowiązywał, ponieważ on tych poziomów odzysku nie gwarantował. Co w związku z tym? No w związku z tym Unia Europejska nakłada kary na państwo polskie, a państwo polskie przerzuca te kary na mieszkańców. I jedynym wyjściem była implementacja, tak to się nazywa, przepisów Unii Europejskiej dotyczących właśnie gospodarki odpadami na grunt prawa polskiego. Stąd konieczność wprowadzenia również tych zmian na terenie gminy Bolków. Regulamin to jest taka mała konstytucja w tym zakresie. Niestety ta konstytucja jest mocno ograniczona zapisami ustawy, która ściśle wskazuje, co regulamin może zawierać, a czego zawierać nie może. W związku z tym my byśmy chcieli, żeby te regulacje miały dużo szerszy charakter, ale obserwując interwencję nadzoru prawnego wojewody, niestety takich zapisów w regulaminie umieścić nie mogliśmy, bo one były z innych regulaminów po prostu usuwane decyzjami prawników nadzoru prawnego wojewody. W związku z tym on jest w takiej formie, w jakiej jest, zawiera wszystkie elementy, które powinien zawierać, do których jest delegacja ustawowa. I chciałbym teraz odnieść się do treści regulaminu, co takiego ważnego dla nas wszystkich regulamin zawiera. Pierwsza sprawa, będę się trzymał treści, żeby omawiać po kolei, dotyczy obowiązku zbierania selektywnego. Jakie grupy odpadów będziemy na terenie gminy zbierali selektywnie? I właśnie w paragrafie drugim mamy wymienione te grupy odpadów. Jest to papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. I mamy listę tych odpadów, które musimy zbierać selektywnie. Teraz w jaki sposób będziemy te odpady selektywnie zbierać, również w regulaminie mamy określone. Generalnie nowa rzecz, która się pojawia w odniesieniu do obowiązującego systemu czy modelu, to jest podział odpadów na dwie frakcje. Na frakcję zmieszaną, tak zwaną mokrą, która będzie zawierała w sobie, oprócz śmieci zwykłych, również śmieci biodegradowalne, i frakcję suchą, tak zwaną zmieszaną opakowaniową, która będzie zawierała wszystkie opakowania oprócz szkła. To jest zupełnie nowa jakość, którą wprowadzamy do systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Do tej pory mieliście państwo taką sytuację, w której odpady zmieszane były zbierane do jednego pojemnika i oprócz tego w gniazdach mogliście państwo selektywnie zbierać papier, szkło i plastik.
Dlaczego rezygnujemy z tego modelu, który do tej pory obowiązywał i wprowadzamy model nowy? Otóż bardzo często umyka ta sprawa w dyskusjach na temat gospodarki odpadami, na temat tej rewolucji śmieciowej. Oprócz tego, że gmina przejmuje władztwo nad śmieciami, to jest jednym elementem bardzo często podkreślanym, to również ustawowo gmina ma obowiązek odzyskania odpowiednich poziomów surowców. Co się stanie, jeśli gmina z tego obowiązku się nie wywiąże? Firma, która przygotowywała nam wyliczenia dotyczące stawki, wyliczyła nam również, że przy zachowaniu tego modelu jeden pojemnik zmieszany i w gniazdach selektywna zbiórka, nie będziemy mogli tych norm nałożonych na nas ustawowo na rok 2013 wypełnić, jeśli chodzi o selektywną zbiórkę. Wyliczono również, że kara, jaką zapłacilibyśmy za to, że tych odpowiednich poziomów nie osiągniemy, wynosiłaby około 200 tysięcy w skali roku. 200 tysięcy złotych. Chcąc uniknąć płacenia kar, musimy wprowadzić taki system, który nam zagwarantuje odpowiednie poziomy odzysku. W Wielkiej Brytanii, kiedy zastanawiano się, jak zwiększyć ilość odpadów segregowanych, wprowadzono właśnie ten model i badano, jakie zmiany wprowadzenie tego modelu na suche i mokre przynosi w kwestii odzysków. W zabudowie zwartej byłoby to trudne, w związku z tym najłatwiej jest zbierać na te dwie podstawowe frakcje, czyli opakowaniowa i wszystko, co poza opakowaniem do tej zmieszanej, mokrej, również z tymi odpadami bio, które powstają w naszej kuchni, niż zbierać kilka tych odpadów osobno, no i potem zanosić je do gniazd, które są w jakimś sensie oddalone. Jest jeszcze trzecia frakcja, o czym już też mówiłem, na której nam bardzo zależy. Chodzi o opakowania szklane. One też będą zbierane osobno i będą zbierane w gniazdach. Dlatego, że system, który został uruchomiony, ten zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce, zresztą nie ma dobrego w ogóle rozwiązania, jeśli o to chodzi. Tutaj musimy selektywnie zbierać szkło, dlatego że inaczej ono trafi na wysypisko, a tego byśmy nie chcieli. Te wszystkie taśmy, bębny, które tam są, ta prasa, która będzie służyła właśnie do przetwarzania odpadów, nie są te urządzenia przystosowane do dobrej selekcji szkła. W związku z tym, no z tych dwóch frakcji podstawowej, czyli tej zmieszanej, mokrej i opakowaniowej, suchej, jeszcze będziemy musieli mieć jakąś reklamóweczkę, gdzie będziemy w mieszkaniach odkładali szkło i z tym szkłem, tak jak dzisiaj, będziemy chodzili do gniazd i tam to szkło będziemy wrzucać. Bardzo nam zależy, żeby ani we frakcji mokrej, ani we frakcji suchej opakowaniowej szkła nie było. Dlatego, że to z wielu względów jest dla nas niekorzystne. I tak będzie wyglądał ten system. Mamy nadzieję, że będzie on skuteczny, spełni swoją rolę. W wielu miastach Polski, tam gdzie gminy przejmowały śmieci w referendach, tego typu rozwiązania są, sprawdzają się. Oczywiście nie od razu. W Pszczynie, gdzie taki system wprowadzono, przez 3 miesiące było dosyć duże zamieszanie, zanim ludzie sobie w głowach mentalnie poukładali, co do którego kubła, jak to ma wyglądać. Ale myślę, że i nasi mieszkańcy za jakiś czas przystosują się do tego systemu. Jakie to wiąże ze sobą konsekwencje? No tak jak w domu będziemy musieli mieć dwa pojemniki i tą torbę na szkło, tak będziemy musieli mieć te duże kontenery, również dwa. Czy w domach jednorodzinnych mieliśmy jeden na zmieszane,
Teraz będziemy mieli dwa. To się wiąże z określonymi kosztami. Myśmy sprawdzali ceny pojemników, takie 120 litrów plastikowe, w granicach 60-120 zł, zależy z jakiego materiału są zrobione, jak są trwałe i tak dalej. Nie jest to zbyt duży wydatek. Można przez te kilka miesięcy, które jeszcze mamy do końca czerwca, do 1 lipca, można te pieniążki sobie odkładać, rozejrzeć się. Ten kubeł musi być określonego koloru, który również będzie opisany i będzie musiał mieć określone badanie techniczne, ponieważ żeby on został dopuszczony, musi mieć certyfikat. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze zafunkcjonuje. Będziemy to oczywiście monitorować, jak ten system będzie się sprawdzał w praktyce. Oprócz tych pojemników, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czy to tych metalowych, czy to tych plastikowych, w zabudowie jednorodzinnej dopuszczamy zbieranie frakcji suchych do worków. W związku z tym ci z Państwa, którzy nie będą chcieli, a mają domek, mają gospodarstwo jednorodzinne, mają domek, a nie będą chcieli kupić drugiego kubła, tak? Będą uważali, że wolą zbierać do worków. Wtedy podpisujecie Państwo umowę z firmą, która dostarcza za określoną kwotę, to jest tam 30 groszy, zdaje się, za worek. Albo sami ten worek kupujecie z tym, że on musi być określonego koloru i musi mieć również certyfikat. I zbieracie sobie te suche opakowaniowe właśnie do worka i w dniu, kiedy będzie harmonogram odbioru, wystawiacie go i stawiacie go obok tego swojego, nie wiem, czy to płotu, czy gospodarstwa, czy mieszkania, czy domu, to wszystko jedno. Takiej możliwości nie wprowadziliśmy w zabudowie wielorodzinnej z różnych względów. Dlatego, że jedni z mieszkańców będą chcieli zbierać do kubów, inni zbieraliby do worków. Worek musi być w określonym dniu, w dniu odbioru, tylko i wyłącznie wystawiony, a więc przez ten okres, zanim zostałby odebrany, musiałby być w mieszkaniu. No, to różne kłopoty są. Ja nie wierzę, że ludzie byliby tak zdyscyplinowani, że wynosiliby o określonej godzinie rano, żeby ten worek był odebrany. Będą wynosili wieczorami. Co się z tym wiąże? Psy, ci zbieracze i tak dalej. Byłoby to porozpruwane, porozrzucane, także mielibyśmy okropny bałagan. Tam, gdzie ten worek może być przypilnowany, czyli w zabudowie jednorodzinnej, tak? Tam, gdzie nie ma takich możliwości, dwa pojemniki na odpady. Wprowadzamy również w paragrafie 5 rodzaje pojemników i tutaj określamy ich minimalne pojemności. Worki wprowadzamy od 60 do 210 litrów. Pojemniki od 110-120, bo to jest taki jeden przedział, do 3600 litrów. No i kontenery, które będą służyły nam najprawdopodobniej właśnie w tym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, do gromadzenia odpadów, czy gdzieś przy cmentarzu, czy gdzieś przy jakichś innych miejscach takich uczęszczanych publicznych. Obowiązki, które już były w poprzednim regulaminie, a więc w jakich miejscach te pojemniki mają być ustawione, miejsce powinno być utwardzone, dostępne dla odbierającego, to nie jest rzecz nowa. Tutaj również to było regulowane w regulaminie poprzednim i przy poprzednim systemie. Określamy również minimalną częstotliwość odbioru. To jest ważne ze względów higienicznych, ponieważ regulamin musiał być opiniowany przez sanepid, a sanepid zwraca szczególną uwagę właśnie na te sprawy związane z epidemiologią i tak dalej.
Musieliśmy wprowadzić tutaj tą minimalną częstotliwość, ale oczywiście firma odbierająca, w zależności od tego, jak to się będzie tutaj rozwijało, w każdym poszczególnym przypadku będzie mogła odbierać te odpady częściej. Nie będzie mogła tylko odbierać ich rzadziej. I wprowadzamy taki harmonogram, że odpady suche, te opakowaniowe, nie mogą być odbierane rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast te odpady mokre, zmieszane, nie mogą być odbierane rzadziej niż raz na dwa tygodnie. I ta nasza propozycja została zaakceptowana przez Sanepid. Sanepid tutaj nie wniósł żadnych swoich uwag. Oczywiście te inne rodzaje leków, które tutaj wymieniłem, nie będą zbierane w tych frakcjach sucha mokra, na przykład przeterminowane leki, prawda, czy baterie, czy wielkogabarytowe, czy opony. A więc tutaj wychodzimy do mieszkańców z propozycją zbierania w punktach selektywnych, to będzie punkt, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, w skrócie PSZOK. PSZOK chcemy umieścić na byłym wysypisku w Wierzchowicach, na tej części, która nie była rekultywowana. Czyli tam jest dobry dojazd, jest asfalt, miejsce jest znane. PSZOK polega na tym, że mieszkaniec sam do tego punktu dostarcza te odpady, których w inny sposób zagospodarować czy wyrzucić ze swojej nieruchomości nie może. Jeśli Państwo kupicie jakiś duży telewizor i będzie tam on opakowany w karton duży, to oczywiście tego kartonu dużego nie zmieścicie do swojego pojemnika. W związku z tym jest taka szansa, żeby przywieźć to do PSZOK-u i wrzucić do odpowiedniego kontenera, który będzie ustawiony. Jeśli Państwo wybierzecie inną możliwość, to możecie albo sami zawieźć ten karton do skupu, albo odprowadzić do szkół, gdzie będą zbiórki makulatury prowadzone, tak jak prowadzone są i teraz. To już do decyzji każdego indywidualnie będzie należało, jaką formę sobie tutaj wybierze. Jeśli będziecie Państwo zmieniali opony, na przykład sami, tak? No i zostaną Wam te zużyte opony, to oczywiście nie wyrzucamy ich do rowu, tylko pakujemy do samochodu i przywozimy do PSZOK-u, tam będzie określony kontener, gdzie te zużyte opony będziemy mogli wrzucić. Oczywiście wszystkie przywiezione do PSZOK-u odpady będą przyjmowane za darmo w ramach tej opłaty, którą ustaliliśmy miesiąc temu. Tutaj już żadnych dodatkowych opłat Państwo nie będziecie wnosić. Jeszcze jest jedna istotna sprawa. Otóż chodzi o rozróżnienie odpadów biodegradowalnych od odpadów zielonych. Oczywiście odpady zielone są również biodegradowalne, ale one jakby pochodzą z innego źródła. W odpadach komunalnych mówimy o tych biodegradowalnych w sensie tych kuchennych najczęściej. Natomiast odpady zielone powstają albo z sadu, albo z ogródka, albo z jakiejś działeczki, którą mamy. I tych odpadów zielonych nie będziemy mogli wrzucić do tych odpadów suchych lub zmieszanych. W związku z tym, jeśli Państwo nam zadeklarujecie w deklaracji, że macie w swoim ogrodzie czy przy swoim gospodarstwie kompostownik, to oczywiście możecie te biodegradowalne i również te zielone liście, skoszenia trawy i tak dalej, możecie sobie zbierać w kompostowniku. Natomiast jeśli Państwo nam nie zadeklarujecie, że macie kompostownik na swojej nieruchomości, a tego typu odpady będziecie produkować, muszą one być zbierane i będą trafiały do PSZOK-u. Nie można ich zagospodarować w inny sposób, nie narażając się na kary i na łamanie prawa. Również nakładamy obowiązki na właściciela terenu, na którym będą organizowane imprezy. Nie mogliśmy, ponieważ ma zastrzeżenia do takiej formuły wojewoda, nie mogliśmy obarczyć tym obowiązkiem organizatora. W związku z tym obarczyliśmy tym obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której jakaś impreza będzie
organizowana. To on musi podpisać już dodatkową umowę z firmą na obsługę, jeśli chodzi o odbiór odpadów z danej nieruchomości. Albo musi pilnować, żeby organizator po prostu to zrobił w jego imieniu. Inne kwestie dotyczące zwierząt, dotyczące obowiązków deratyzacji, to właściwie powtarzamy to, co było w starym regulaminie. I kwestia jeszcze bardzo istotna, to jest załącznik. Chciałbym, żebyście Państwo rzucili również okiem na ten załącznik. Załącznik dotyczy osób, które złożą na deklarację z nieruchomości niezamieszkałych. Państwo pamiętacie, z nieruchomości zamieszkałych uchwała przyjęta miesiąc temu, to jest opłata od osoby, natomiast w sytuacji nieruchomości niezamieszkałych jest to opłata od deklarowanego pojemnika. I właśnie tutaj wskazujemy, jak z takiej nieruchomości niezamieszkałej, gdzie są produkowane odpady, na jakiej podstawie właściciel tej nieruchomości ma nam złożyć deklarację o wielkości pojemnika. Wymieniliśmy tutaj szkoły, przedszkola, żłobki, gdzie będzie na określona ilość litrów na dziecko, na pracownika, szpitale, hotele, lokale handlowe, punkty handlowe i usługowe poza lokalami, lokale gastronomiczne, urzędy, instytucje, banki, zakłady wytwórcze, ogródki działkowe, związki wędkarskie i stowarzyszenia, cmentarze i wszystkie inne niewymienione nieruchomości niezamieszkałe, gdzie produkowane są odpady. I na tej podstawie, biorąc pod uwagę te wskaźniki, właściciel danej nieruchomości będzie nam określał w deklaracji wielkość pojemnika, za który będzie płacił. Może zanim przejdę do innych kwestii związanych tutaj z pewnymi autopoprawkami, literówkami i stanowiskiem sanepidu, może teraz byśmy poświęcili czas na dyskusję, ewentualnie jeszcze na jakieś komentarze z mojej strony. Natomiast potem zgłosiłbym te autopoprawki. Bardzo proszę, pan Marek Jankowski. Panie Burmistrzu, czytając ten regulamin, to mam takie dwie kwestie, na które chciałbym usłyszeć odpowiedź. Ze względu na to, że też jestem mieszkańcem, obserwuję te kubły, które tam są po selekcji tych odpadów, no i po prostu, no nie są one ładne, wiadomo, w tych blokowiskach, są jakie są. I tutaj Państwo nakładacie kolorystykę. Teraz, czy Urząd Gminy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może określić te pojemniki, czy to muszą być czarne i brązowe? Obserwujemy w innych miastach, jest to niebieski, żółty, biały, do poszczególnych i one po prostu są estetyczne takie, po prostu w tych blokowiskach, żeby, no nie były one takie szare, czarne, brązowe, żeby to źle się nie odzwierciedlało z tymi pojemnikami, po prostu, żeby będziemy segregować, ale żeby to jakiś efekt tego, to znaczy estetyka tych pojemników. Czy my możemy zasugerować tym ludziom, którzy wybierzemy ich w ofercie, którzy będą odbierać te śmieci, że mają być takie i takie pojemniki? Ta uchwała, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków jest aktem prawa miejscowego. W związku z tym każdy przedsiębiorca, który będzie prowadził działalność związaną z odbiorem śmieci, będzie musiał się do tych zapisów zastosować. My nie musimy już wskazywać odpowiednich kolorów specyfikacji. One są zapisane tutaj. Ale czym się sugerowano, że ma być brązowy i czarny, na przykład nie niebieski, zielony i żółty? Bo są regulacje ustawowe. Bo w ustawie takie zapisane. Tak. Boże, tak. A jeszcze moje drugie pytanie, bo pan burmistrz tu nic nie powiedział, jest zapis w paragrafie czwartym, przepraszam, punkt drugi. Mycie pojazdów samochodowych poza miniami. Może więcej pan powiedzieć, bo tu pisze praktycznie, że to praktycznie nie powinno się odbywać pod blokami. Powinno być to na myjnik według tego zarządzenia. A wiadomo, jak jest. Tak, no to i
teraz też jest taki zapis i wiadomo jak jest. W związku z tym no, my tworzymy pewne ramy prawne. Życie pokaże, czy będziemy mieli możliwości wyegzekwowania wszystko, co byśmy chcieli tutaj, co zapiszemy w tym regulaminie. Oczywiście, jeśli byłaby Straż Miejska, nie byłoby problemu, bo ona by miała w swoich obowiązkach pilnowanie. Również tutaj jest spraw związanych z wyprowadzaniem zwierząt, sprzątaniem po tych zwierzętach, bo te zapisy też tutaj są, bo były. Również z myciem samochodu. No dzisiaj widzimy, jak to wygląda. My te sprawy regulujemy, natomiast tak jak mówię, no, od naszych możliwości potem będzie zależało, czy będziemy w stanie wszystko wyegzekwować. Ja myślę, że jak ktoś tam z wiaderkiem i gąbką ten samochód pod blokiem umyje, to wielkich szkód naturze nie przysporzy. Widzę to też ze swojego okna. Że tak się dzieje. I naprawdę no, to wiaderko wody z płynem no, nie wywołuje żadnych skutków. Żebyśmy tylko takie szkody obserwowali w przyrodzie, jakie są związane z umyciem samochodu. Panie burmistrzu, a mówił pan też o wywozie tego gruzu na przykład na to składowisko tam, gdzie był ten wysyp. Niech pan powie, no bo teraz wiadomo, jakiś tam minimalny remont w domu czy w mieszkaniu, to wiadomo, tego gruzu nie jest dużo, ale zdarzą się przypadki, że ileś wywrotek tego gruzu, czy my to podołamy tak jak nie. Nie. Tutaj jakby mieszamy dwa pojęcia. Pojęcie remontu związanego z wykonywaniem przez firmę jakiegoś zadania, jakiejś usługi i związanego no, z przebudową czy czymkolwiek. No, remont to nie jest przebudowa. W takim przypadku wykonawca, który się zobowiązuje do wykonania tego zadania, musi z firmą podpisać odrębną umowę. My tutaj mówimy o takich niewielkich ilościach, no 300 kilo w ciągu roku, 500-600 kilo, bo tak plan wojewódzki określa 600 kilo gruzu na osobę na rok. Czyli to jest jeden remont, który moglibyśmy w mieszkaniu związany ze skuciem kafelek, prawda, wymianą umywalki, ubikacji i tak dalej, no gdzieś tam wyburzeniem jakiejś ścianki regipsowej czy tego z niewielkimi. Do przodu będziemy mogli wozić właśnie tego typu gruz pochodzący no, z niewielkich remontów, a nie z dużych inwestycji takich. Gdzie wywrotka już się nam pojawia. Panie burmistrzu, tam jeszcze doczytałem, tak pan mówił o tych cmentarzach tak. Na przykład i tu jest od grobu 4 litry miesięcznie. Tak. To zarządca cmentarza będzie musiał ilość grobów razy 4 litry, tak? I tak. Taka będzie naliczana miesięczna opłata tak. Z tego tytułu. Myśmy to konsultowali. To nie jest z powietrza. Myśmy zarówno zbierali informacje od ogrodów działkowych, jak to w tej chwili wygląda, od przedsiębiorców, którzy zajmują się gastronomią i również tutaj w tym przypadku mniej więcej wyjdzie na to, co jest w tej chwili. No może ciut więcej, no ale... Ważne, że tutaj będzie musiało być, te śmieci będą segregowane, panie Marku. Nie tak jak do tej pory. Mieliśmy również sygnały od mieszkańców, że no, troszkę byli wstrząśnięci, widząc tą stertę, która po święcie zmarłych była takich wymieszanych ze sobą śmieci. Zbieraliśmy też informacje z różnych innych cmentarzy, gdzie wprowadzane są już po prostu kubły na odpowiednią selekcję. Tak jest plastik, to plastik. To jest bardzo dobry materiał zresztą, który będziemy sprzedawać. Bo my z reszty tych śmieci, których nie zagospodarujemy dzięki Lubawce, będziemy produkowali paliwo alternatywne, które będzie już, jest umowa z Górażdżami, które będzie transportowane właśnie do cementowni Górażdżej i tam spalane. I te wkłady plastikowe tak, ze zniczy no, są świetnym paliwem. Natomiast są też odpady szklane, no są też odpady zielone, w związku z tym tutaj będzie już musiała być. Myśmy planowali, rozmawiając i uchwalając tutaj te regulacje, że spotkamy się z zakładem budżetowym i nie tylko, bo przecież są proboszczowie i te sprawy sobie już omówimy bilateralnie. Czy jeszcze jakieś pytania?
Panie burmistrzu, jeszcze tylko pytanie mam związane z planami gospodarki odpadami. Jakie plany kiedyś były uchwalane przez Radę? Jak to teraz wygląda? Teraz nie ma. Ustawowo mają obowiązywać krajowy plan i wojewódzki plan gospodarki odpadami, natomiast już gminnych planów gospodarki odpadami nie ma. Mamy ustawowo nałożone te wskaźniki, tak jak mówiłem, dotyczące poziomu odzysków i one będą z roku na rok większe. Także jeszcze gminy, które nie przystąpiły do budowy tych instalacji, to jeszcze w roku 2013 jakimiś organizacyjnymi sprawami być może sobie poradzą, ale już w następnych latach bez takiego zakładu, jaki mamy w Lubawce, absolutnie uzyskanie poziomów odzysku, czy to biodegradowalnych, czy jakichkolwiek innych, będzie niemożliwe. Będzie niemożliwe. To jeśli nie ma pytań, to ja chciałbym tutaj jeszcze zgłosić autopoprawki, żeby potem nie było takich sytuacji, jak w przypadku tej uchwały, którą zmienialiśmy dzisiaj. Zacznę od niewielkich literówek. Pierwsza literówka na stronie 7, paragraf 18. Bardzo prosiłbym, żeby ostatni wyraz w wersie pierwszym, mamy tam komunalnych, żebyśmy napisali po prostu komunalnych. Tam została literka A przestawiona. Paragraf 18, strona 7. Inna literówka wymagający zmiany to jest rozdział 9, paragraf 28, strona 9. Zostały nam tam dwie jedynki, ponieważ, no, tak jak mówiłem, bardzo często następowały zmiany i po prostu te jedynki nie zostały tam usunięte. Trzeba je po prostu usunąć. I na stronie załącznika, na stronie pierwszej załącznika, w tytule, w drugim wersie, mamy również coś te komunalne, nam nie chciało się dobrze dopisać, nieprawidłowo zapisany wyraz komunalny. Brakuje literki A. W trzecim wersie tak samo jest. I tak, i w trzecim wersie podobnie. Chyba sam komputer tutaj zaczął wymądrzać i po prostu jak te funkcje sprawdzania są włączone, to czasami tak jest. Wojewoda bardzo jest czuły na powtarzanie z aktów wyższego rzędu definicji czy zapisów w aktach niższego rzędu. I to wszystko jest od razu wykreślane. Tutaj jakby sanepid tego nie zauważył, i w związku z tym tej uwagi uwzględnić nie możemy. Druga uwaga sanepidu jest następująca. Nakładając na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymywania w wymaganym stanie sanitarnym pojemników do zbierania odpadów, należy ustalić, co należy rozumieć przez określenie należyty stan sanitarny i co należy zrobić, aby ten stan osiągnąć. I po drugie, jakie warunki należy spełnić, by możliwe było wykonywanie tych czynności we własnym zakresie, na przykład utwardzony teren, wpust do kanalizacji sanitarnej, punkt poboru wody do mycia i płukania pojemników po dezynfekcji. Analizując tą uwagę sanepidu, zgodziliśmy się, aby rozszerzyć znaczenie słowa należyty stan sanitarny, dookreślić jakby, co się za tym kryje. I w związku z tym proponujemy, aby na stronie 5, w paragrafie 11, w ustępie 1, po słowach należytym stanie sanitarnym dopisać
poprzez ich mycie, odkażanie i dezynfekcję. Czyli na czym to utrzymywanie pojemników w należytym stanie sanitarnym ma polegać? Poprzez ich mycie, odkażanie, dezynfekcję. Nie możemy tu określić częstotliwości, bo też do tego nie mamy jakby delegacji ustawowej i nie możemy zgodnie jakby z sugestią sanepidu określić, jakie warunki należy spełnić, by możliwe było wykonywanie tych czynności. Tutaj również nie ma delegacji ustawowej do zawarcia tego w regulaminie. Także mówiłem, że ta nasza konstytucja, która ma określać te podstawowe zasady gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, jest taka no niepełna. My byśmy chcieli, żeby ona obejmowała w dużo szerszym zakresie różne sprawy i regulowała. Natomiast ustawodawca przewidział tylko taki zakres, bardzo wąski. Myśmy analizowali właśnie te interwencje wojewody i wyciągaliśmy stąd wnioski, usuwając bardzo dużo, właściwie o połowę nam się odchudził ten regulamin w stosunku do pierwotnej wersji, jaką mieliśmy przygotowaną po analizach interwencji prawników wojewody. Jeśli nie ma więcej uwag, to bardzo proszę o przyjęcie tego regulaminu. Po jego przyjęciu zostałaby nam jeszcze jedna uchwała do przyjęcia w sprawie szczegółowych zasad odbierania odpadów i mielibyśmy tę kwestię związaną z regulacjami prawa miejscowego dotyczącym gospodarki odpadami zamkniętą. Dziękuję bardzo za szczegółowe wyjaśnienia. Czy jeszcze może jakieś pytania mają? Jeżeli nie ma, to proszę o przyjęcie tego projektu razem z autopoprawkami wniesionymi przez pana burmistrza. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.